Program dla Śląska. Projekt strategiczny Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Śląsk inwestuje, studiuje, mieszkam, pracuje. Województwo śląskie posiada wiele mocnych stron i ogromny potencjał rozwojowy. To jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, gdzie powstaje 12,4% PKB. To także największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej, bo liczący blisko 4,6 miliona mieszkańców i posiadający wysoki wskaźnik ludności miejskiej na poziomie ponad 77%. Atutem śląskiego jest również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad oraz bliskość granicy z Czechami i Słowacją. Euroterminal w Sławkowie zapewnia z kolei dostęp do rynków azjatyckich, a lotnisko Katowice-Pyrzowice jest liderem w ruchu cargo wśród lotnisk regionalnych w kraju. Pomimo potencjału rozwojowego, na terenie województwa śląskiego słabnie tempo przyrostu PKB per capita. Plasuje się ono dopiero na 6. miejscu. Zmniejsza się tym samym znaczenie regionu w gospodarce kraju. Pomimo tego województwo śląskie wciąż pozostaje najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym w Polsce. Jest to w dużej mierze zasługa katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, która stale dąży do tworzenia jak najlepszych warunków rozwojowych dla firm krajowych i zagranicznych, niezależnie od wielkości kapitału inwestycyjnego przedsiębiorstw. W ciągu 21 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciągnęła bezpośrednie inwestycje o wartości ponad 28 miliardów złotych, tworząc 65 tysięcy miejsc pracy. Strefa jest jednym z filarów utrzymującej się wysokiej pozycji województwa śląskiego w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Potwierdza to fakt, że już dwa razy z rzędu Katowicka Strefa jest według FDI Intelligence prowadzonego przez Financial Times najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. Za tymi wynikami i inwestycjami stoją atuty regionu, w którym od pokoleń ludzie łączyli pracę w przemyśle z intensywnym rozwojem intelektualnym, udowadniając, że województwo śląskie to region innowacji i kreatywnych kadr. Ponad 2,8 miliona osób w wieku produkcyjnym i blisko 119 tysięcy studentów kształcących się na 38 uczelniach to niezaprzeczalny potencjał rozwojowy, który jednak wymaga komplementarnych, strategicznych i spójnych działań. 4S, czyli cztery filary rozwoju, równowaga, rewitalizacja, wysokie technologie i nowe otwarcie dla MŚP obejmują działania związane z aktywizacją gospodarczą terenów zlokalizowanych wzdłuż czterech dróg ekspresowych S86, S1, A1, DTS. Tereny aktywizowane w projekcie to 8 lokalnych parków przemysłowych, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 9 parków zlokalizowanych w obrębie autostrady A1, Park Logistyczny Lotnisko Pyrzowice, Częstochowski Park Technologii Energetycznych, Park Technologiczny Tarnowskie Góry, 4 parki przy drogowej trasie średnicowej oraz Centrum Usług Wspólnych BPO. 10P to 10 kluczowych programów aktywizacji w czterech obszarach, które mają na celu uruchomienie procesów rozwoju i wzrostu na terenie Śląska oraz poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Składowe 4S10P. Śląsk inwestuje. Program Zatrudniasz, zyskujesz, pracujesz, zyskujesz. To innowacyjny model motywujący pracodawcę i pracownika, gwarantujący, że obie strony są wygrane na rynku pracy. Celem programu Zatrudniasz, zyskujesz, pracujesz, zyskujesz jest zwiększenie motywacji zatrudnieniowej oraz uruchomienie pakietowego programu wdrożeniowego przy wykorzystaniu istniejących źródeł Human Resources. Szkolenia kwalifikacyjne od dedykowanych pracodawców i gwarancja zatrudnienia w ramach profilaktyki zatrudnieniowej. Aktywne wprowadzenie młodych na rynek pracy, budowa ich zdolności kredytowej i skłonności do oszczędzania. Wsparcie restrukturyzowanego sektora górniczego dzięki działaniom antywykluczeniowym i prozatrudnieniowym gwarantujące zatrudnienie z jasną ścieżką kariery. Program Bonus Inwestycyjny. Motywacja finansowa to mocny argument dla gmin. Katowicka Strefa wraz z menedżerami projektu pracującymi indywidualnie nad wskazanymi przez gminę terenami to dobry mechanizm, by zagospodarować tereny inwestycyjne. Zaś bonus za sprawne działanie to szansa na przywrócenie na rynek terenów o gorszej jakości. Jak działa program? Gmina rekomenduje do katowickiej strefy obligatoryjnie dwie najlepsze działki inwestycyjne i jeden teren zdegradowany. We współpracy z menedżerem projektu wypracowują najbardziej pożądany profil inwestora, bazując na doświadczeniu menedżera projektu. Jeśli gmina sama sprowadza inwestora na teren inwestycyjny, uzyskuje procentowy bonus od Skarbu Państwa na stopniowe podnoszenie jakości terenu zdegradowanego, przywracając mu użyteczność i wartość rynkową. Elementem motywującym jest bonus dla gmin w postaci success fee za aktywną pracę w celu pozyskania inwestora oraz skuteczne narzędzie przeciwdziałania negatywnym skutkom modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Program Śląski Kampus Innowacji.
Polska ma problem z innowacyjnością i wypada przeciętnie na tle potentatów jak Chiny, Korea czy Izrael, w których ogromną rolę przy tworzeniu potencjału innowacyjności odegrało państwo. Region Śląski posiada olbrzymi potencjał, aby ten trend odmienić. Musi jednak przełamać bariery, które stoją na drodze do sukcesu. Program Silesian Invest Capital. Celem programu jest stworzenie na Śląsku jednej wspólnej, aktywnej przestrzeni dla innowatorów, dopasowanej do ich unikalnych potrzeb i wyposażonej w niezbędne, nowoczesne narzędzia pracy, wsparcie doradcze, mentoring oraz dostęp do najlepszych success stories startupowych i innowacyjnych w Polsce i na świecie, co w efekcie pozwoli na rozwój regionu oraz innowacyjności. Innowacje potrzebują dobrej atmosfery, narzędzi i inspiracji, które dostarczamy w ramach projektu. Program Silesian Invest Capital to oparty o struktury Polskiego Funduszu Rozwoju projekt dedykowany precyzyjnie na teren województwa śląskiego. Model zakłada procesy finansowania inwestycji zadaniowo ze względu na ich priorytet dla regionu, branży i struktury społecznej. PFR tworzy w ramach już istniejących struktur fundusz inwestycyjny zamknięty lub inny instrument finansowy dedykowany dla regionu Śląska i Zagłębia. Płaszczyzną scalającą fundusz z regionem jest Katowicka Strefa jako podmiot gospodarczy koordynujący i raportujący proces follow-up w poszczególnych projektach. Zespoły eksperckie w porozumieniu z PFR zakreślają priorytetowe dla regionu działania w poszczególnych dziedzinach: infrastruktura, górnictwo, innowacje, startupy, MŚP. Korzyści z wprowadzonego modelu to poprawny wybór priorytetów, multiśrodowiskowy zespół menedżerów z doskonałą wiedzą o regionie, łatwość kontaktu ze względu na lokalną koordynację, precyzyjny dobór środków do planowanych celów, doskonałe rozeznanie potrzeb lokalnego rynku, projekty zarządzane metodą PRINCE2. Program Municipality Venture Capital. Środki finansowe, które zostaną zdeponowane w ramach programu Municipality Venture Capital do wspólnego funduszu, mogą pochodzić z różnych źródeł, np. firm, instytucji finansowych, ale też agencji rządowych wspierających innowacyjność. Na Śląsku operatorem funduszu powinna zostać Katowicka Strefa ze względu na bezpośredni kontakt zarówno z inwestorami o znaczeniu strategicznym, jak i MŚP. Katowicka Strefa, łącząc funkcje inwestora i mentora, będzie wspierać wdrażanie w gminach nowych rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby rynkowe i społeczne. Śląsk. Studiuję. Program Kształcenie Dualne. Wiedza, kompetencje, umiejętności. Celem projektu jest odbudowa różnorodności zawodowej i rangi kształcenia zawodowego, eliminacja funkcjonujących, nieefektywnych rozwiązań oraz wypracowanie rozwiązań systemowych dla zawodowego kształcenia szytego na miarę. Katowicka Strefa jako lider projektu zdiagnozuje najpilniejsze potrzeby rynku i wraz z pracodawcami opracuje cykl dedykowanych szkoleń zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy. W tym celu Katowicka Strefa na mocy porozumień nawiąże współpracę z lokalnymi szkołami i uczelniami, co w efekcie pozwoli na realną współpracę szkolnictwa i rynku pracy. Dzięki wdrożeniu programu poprawimy jakość kształcenia zawodowego, skrócimy czas i efektywność edukacji, zwiększymy dostępność do bazy technologicznej, a co najważniejsze, przywrócimy prestiż kształcenia zawodowego. Program Moja Praca, Moje Mieszkanie. Bank Gospodarstwa Krajowego w połączeniu z PFR to gwarant stabilności i profesjonalizmu. Poprzez utworzony fundusz celowy dedykowany dla TBS-ów i prywatnych deweloperów, środki niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy sieci mieszkań zostaną sprawnie wykorzystane i zapewnią zaplecze lokalowe dla kadr przy tworzonych parkach przemysłowych. Preferencje do ich zasiedlenia będą mieli młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy oraz przekwalifikowani górnicy. Diagnozując negatywne procesy degradacji dużych obszarów miejskich, szczególnie w miastach pogórniczych, proponujemy program rewitalizacji społecznej. Jednym z jego elementów jest rewitalizacja tkanki miejskiej w 6 najbardziej dotkniętych procesem restrukturyzacji dzielnicach, w sprawdzonym francuskim modelu zastosowanym w północnej Francji Pas-de-Calais. Śląsk. Pracuje. Program osłony dla firm okołogórniczych. Górnictwo to nie tylko kopalnie, ale też 900 firm z sektora okołogórniczego zatrudniających około 40 tysięcy pracowników. Zdiagnozowaliśmy potrzeby sektora i znamy jego potrzeby. W ramach programu poprawimy bezpieczeństwo w obszarze finansowania firm sektora, zwiększając ich stabilność i koordynację na rynku. Poprawimy ich bezpieczeństwo w obszarze rozwoju, zwiększając ich udział w zamówieniach przetargowych, podnosząc ich wskaźnik innowacyjności, a także zwiększając sprzedaż dzięki działaniom w ramach branżowych programów promocyjnych maszyn i urządzeń górniczych.
program Supply Employment. Dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Śląsk ma najniższe bezrobocie w historii kraju. To ogromny sukces, ale i wyzwanie. Katowicka Strefa jako odpowiedzialny partner biznesu już dziś wychodzi naprzeciw potrzebom rynku. Aby zapewnić dalszy wzrost i stabilność rozwoju, naszym firmom dostarczamy najlepsze kadry. Zbudujemy relacje z wyspecjalizowanymi agencjami w kraju i za granicą, by we współpracy zapewnić stały i profesjonalny dostęp do kadr umożliwiających dalszy, stabilny rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem będzie możliwość kumulowania procesów wszystkich poprzednich programów, co w znacznym stopniu przyczyni się do odwrócenia tendencji wyludniania się miast okołometropolitalnych. Pozwoli to również w łatwy sposób wprowadzać na rynek osoby trwale bezrobotne z regionów najbardziej dotkniętych bezrobociem. Koszty projektu zostaną szczegółowo przedstawione po akceptacji poszczególnych instrumentów programu. Skalowalność instrumentów zaprezentowanych w programie pozwoli na jasną multiplikację działań, uwzględniając każdorazowo możliwości budżetowe oraz zewnętrzne środki możliwe do wykorzystania. Zakłada on montaż pieniędzy publicznych i prywatnych. Część zadań może być realizowana w oparciu o modele typowo biznesowe. Koszty budżetowe określone są na poziomie 50%, a pozostała część środków pochodzić będzie z kapitału prywatnego. Prognozowanym efektem synergicznym programu będzie zagospodarowanie ponad 900 hektarów gruntów, w tym 20% zdegradowanych. Powstanie około 3000 projektów przemysłowych i usługowych w ramach działalności MŚP. Powstanie około 50 dużych projektów przemysłowych. Nowe miejsca pracy, 7 tysięcy w ramach mikro, małych i średnich firm, 20 tysięcy w ramach dużych przedsiębiorstw. Miejsca pracy powstałe w efekcie synergii od 10 do 15 tysięcy. Dla procesów efektywnego i sprawnego wdrożenia programu realizowane projekty prowadzone będą w metodyce PRINCE 2 wraz z kwartalnym sprawozdaniem. Program 4S10P to propozycja rozwoju w oparciu o potencjał regionu. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Odpowiedzialność, zrównoważenie, rozwój. Tomorrow comes from Silesia.